Witam was w drugim epizodzie. Jestem taka wykończona. Słuchajcie, byłam na rozmowie o pracę tutaj na Financial District, dokładnie koło Wall Street. Jest to praca w biurze medycznym. Więcej szczegółów wam na razie nie zdradzę, dlatego że nie wiem, czy ją w ogóle dostanę. Tak naprawdę to nie jest takie łatwe. Na pewno jest dużo kandydatów. Wydaje mi się, że rozmowa poszła bardzo dobrze i wypadłam ok, ale wiecie, na moje miejsce jest dużo ludzi. Może mam złe podejście do tego, ale szukam czegoś właśnie, żeby mieć pracę biurową, żeby to była praca od poniedziałku do piątku, abym mogła pójść do koledżu na weekendy, więc weekendy bym miała wolne i tak naprawdę najbardziej by mi to odpowiadało. Teraz idę się gdzieś przejść, idę coś zjeść. No i zobaczymy. W zasadzie to było pierwsze moje interview. Nie spodziewałam się, że będzie koło Wall Street i będzie po prostu tutaj na Manhattanie. Bardziej liczyłam na pracę gdzieś może na Greenpoint. Akurat ta praca była załatwiona przez moją dobrą koleżankę, która mi załatwiła tam wejście, że tak powiem. Sorry, bardzo głośno tutaj jest. No i tak, więc złapałam taki mały lunch. Pokażę wam, jak jestem ubrana. Starałam się być elegancka. Trochę mi wyszło. I powiem wam, że fajnie, podobają mi się tutaj w Nowym Jorku prace takie w ciągu dnia, dlatego że dostajesz jedną godzinę lunchu. Co jest teraz najlepsze, to jest to, że po prostu dużo ludzi wyjechało z Nowego Jorku przez COVID i bardzo dużo ludzi siedzi na bezrobociu i po prostu teraz takie osoby jak ja, które jeszcze nie mają wykształcenia, podkreślam, mają trochę szanse na zdobycie jakiejś ciekawej pracy i mam nadzieję, że mi się uda. To było dopiero pierwsze interview, pierwsza rozmowa o pracy, dlatego się w ogóle nie przejmuję, jeżeli nie dostanę tej pracy. Ale za to jestem bardzo wdzięczna koleżance, która mi załatwiła, jakąkolwiek możliwość pójścia na takie, że tak powiem, interview, rozmowę. Z tego względu, że ja nie mam doświadczenia w tej dziedzinie i okej. Mam to za sobą. Jestem szczęśliwa. Podoba mi się ten Wall Street. Powiem wam szczerze, że może jak skończę studia, może tu będę pracować. Kto wie? Chciałam wam pokazać taki szybki lunch na Wall Street. Mamy tutaj awokado, buraczki, kurczaka. To mamy soczewicę i sałatkę z awokado. Także tak, no trochę nie wygląda to smakowicie, ale na pewno będzie dobrze smakowało. Okej, więc jadłam szybki lunch. I teraz chciałam tylko zobaczyć taki widoczek na szybko, pokażę wam. Jestem już tutaj na samym dole Manhattanu. I będę się zbierała do domu, zobaczymy. To jest dopiero moja pierwsza rozmowa. Jest luz. Ja się nie spodziewam, że ja dostanę nie wiadomo jaką pracę, z tego względu, że ja nie mam dużego doświadczenia w Stanach i tak naprawdę ja nie mam wykształcenia wyższego, więc to też jest takie, wiecie, naprawdę, dla mnie to była fajna okazja. Chciałam tak w skrócie powiedzieć, o co ona mnie pytała. Sorry, ale mam starą kamerę i ona ledwo łapie. Tak chciałam w takim wielkim skrócie wam powiedzieć, o co ona mnie pytała. Ona mnie pytała pierwsze pytanie. Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie? Także zapamiętajcie to. Ja już to zapamiętam do końca życia, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Ale jakoś wybrnęłam. No ale to jest podstawowe pytanie, tak mi się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych to będzie takie pierwsze pytanie, więc uciekam do domu, trzymajcie się i do następnego.